wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale Wieczorową Porą. Kto zgadnie, dokąd przyjechałyśmy? No kto? Pewnie nikt. No dobra, powiemy Wam. Nad rzeką! Spędzimy sobie wieczór nad rzeką. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Już jest godzinka 18, także dosyć późno, ale to nic. Właśnie tam jechał samochód. Ruszamy w drogę. Ej, squishy melon. Tak, wziąłem squishiego. Ale czego? Nie wiem, bo chciałam. Chciałam Cię zaskoczyć. Wybierz, po której stronie rzeki będziemy. Czy tutaj już się rozkładamy, czy idziemy na drugą stronę? Aż tam daleko, to musimy przejść przez most. Dzisiaj ludzi jest bardzo dużo, ale nie ma co się dziwić, bo jest gorąco. Oliwia patrzy już w stronę rzeki, bo pływają kajaki. Ja już widziałam tyle kajaków. Aż trzy? Nie, cztery. Wow, to bardzo dużo. Na moście, o dziwo, jest dosyć pusto. A wiesz, gdzie bym chciała pójść? Gdzie? Bo tamten basen. A, bo tam daleko jest basen. No i on działa. Nad tym jeszcze pomyślimy, dobrze? I Oliwia pobiegła. Jak zwykle mamy dylemat. Nie wiemy, czy iść na lewo, tutaj gdzie jest ten plac zabaw, czy iść na prawo. Wydaje mi się, że mniej ludzi jest tutaj z tej strony, wiesz? Oliwia mówi, że woda jest troszkę chłodna, po prostu musisz się przyzwyczaić, prawda? Mhm. To co, zakładamy stroje kąpielowe, tak. Czy tak chcesz być? Zakładamy stroje. Oliwia, godzinkę już taplała się w rzece i teraz zrobiło Ci się zimno. Zagrzewamy się, leżymy pod ręcznikami. I jak wrażenia? Dobre. Nawet Oliwia znalazłaś trzy muszelki. Jak to jest możliwe? No bo co? No bo znalazłam. Tak, tutaj też są muszelki, ale są jakieś kruche, bo co je weźmiesz do rączki, to one się tak kruszą. Ale nie przejmuj się, jak pojedziemy nad morze, to tam nazbieramy mnóstwo muszelek. I na pewno znowu przywieziesz pełno pamiątek. Idziesz spać? Naprawdę robimy sobie drzemkę? Już mamy chyba 19:30, wiecie? Później jeszcze pojedziemy gdzieś coś zjeść, albo pójdziemy do tej restauracji, która jest tam z tyłu za nami, albo na rynek. Zależy, gdzie Oliwia będzie wolała. A mama? A słucham? A dzisiaj pójdziemy na ten... Gdzie byś chciała? Basen? Nie, bo tamten basen już jest teraz zamknięty. Za późno jest. To musimy przyjechać tutaj któregoś dnia, ale wcześniej. I na pewno się wtedy uda. Zawiedziona jesteś? No ja nie wiedziałam, że ty chcesz przyjechać na basen. Mówiłaś, że pojedziemy nad rzekę. No ale... Ty to następnym razem, poza tym ty z tą rączką, to wiesz, że... No wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Jak ci już zdejmą ortezę, to wtedy będziemy szaleć. Teraz niestety Oliwia musi uważać na tą rączkę. I tak jak pływałaś teraz w wodzie, no to starasz się ją trzymać tak do góry. Bo jak się zamoczy, to orteza będzie cała mokra. Jeszcze Wam pokażę, jaki jest napis pod zakrętką. Twoje oczy są jak gwiazdy. Już się przebrałyśmy w nasze normalne ubranka z tego względu, że słoneczko zachodzi. Jest już dosyć mało ludzi, wiecie? A Oliwia wymyśliła teraz dla nas zabawę. Co to będzie? Zbijak. Pobawimy się w zbijaka. Zamiast piłeczki mamy właśnie tą oto pszczółkę. To kto pierwszy, ja czy ty? O, rzuciłaś gdzieś tam daleko. Ja coś czuję, że Oliwia teraz się na mnie wyżyje. Nie, muszę uciekać! No i trafiła mnie. 1-0 dla Ciebie. Ale Ty nie możesz aż tam daleko biec. Chodź tutaj do mnie bliżej. Chodź tutaj. Tam jest misiu za daleko. Ty możesz tylko tak na boczki, ok? Przecież nie będę Cię gonić. Uwaga, rzucam. Uwaga, Oliwia robi uniki. Aż zgubiła swoje klapki. No nie, przeleciało obok głowy. Brawa! Ale było blisko, także wiesz. W sumie takim pluszakiem lepiej się gra. No nie, dostałam w brzuch. Z tego względu, że on jest miękki. No i o nie, upadła. Teraz mam szansę. Trafiony, zatopiony. Oliwia została gdzieś tam w tyle. Chyba ją boli kolano? Zaraz się dowiemy. Nie, ożyła, biegnie. O, będzie teraz na mnie polowała. Ja zrobiłam unik, a pszczółka... A pszczółka upadła aż tutaj. No i jest mokra. Myślisz, że pszczółki lubią wodę? Ogólnie jest tutaj ich sporo, co chwilę jakaś lata, w sensie taka prawdziwa. Ale ta nasza to nie wiem, czy lubi wodę. Lubię!
No i Oliwia ma nową zabawę, ale to nic, po prostu wrzucimy później tego pluszaka do pralki i go wybierzemy. Ej! Słucham ciebie, kochanie. Jeszcze chcesz grać w zbijaka takim mokrym? To ja nie chcę już dostać. Takim mokrym pluszakiem. No nie, będę cała mokra, misiu, bo my jeszcze jedziemy do restauracji. Albo ogólnie gdzieś coś zjeść, także musimy wyglądać w miarę dobrze, a nie mamy więcej ubranek na przebranie. Także jeżeli pszczółka jest cała mokra, no to musimy zrezygnować z tej gry. No to wymyśl coś innego, żebyśmy rzucały czymś innym, tylko czym? Może jakimś patykiem, albo małym kamyczkiem, tylko takim małym, żeby nam się nic nie stało. Zobacz, co ja teraz będę robiła. Hop! Hop! I hop! Też tak umiesz? Zapraszamy. Piona. Podoba ci się tutaj? Mhm. Mi też. Bardzo mi się tutaj podoba. Co? Co masz ładnego? Kamyczek. Nie, to kamyczek. Myślałam, że coś innego znalazłaś. Oli, mamy mega pomysł. Może zrobimy 24 godziny nad rzeką. W sensie nie dzisiaj, tylko w jakiś inny dzień. Będziemy musiały się przygotować i wziąć śpiwory, żeby nam było ciepło w nocy. Dla pies. Tam był piesek, tak? Który bawi się w wodzie. O, zobacz, jaki malutki. Zobacz. Ojejku, śliczny jesteś. Hej. Pszczółka mi przed chwilą tutaj latała. Słuchaj, tam idzie nasz tata, także zaraz jedziemy z tego miejsca. No możemy jeszcze chwileczkę posiedzieć. Tak? Tata po nas przyjechał. Ale się cieszymy, bo w sumie widziałyśmy go rano, potem pojechał do pracy i dopiero teraz wraca z tej pracy. Jeszcze przypomnę naszym widzom, żeby teraz klikali nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, bo filmy dodajemy codziennie o 8:30. Pewnie, że tak, leć! Tato, o pomocy! Jeluszko, nie... Tak nie wołaj nad rzeką. Wystarczy! Ja cię teraz wrzucę. I co, kładziemy się? Nie! Nie, bo nie mamy ubrań już więcej na zmianę. Nie, uciekam, uciekam. A nie! Misiu, bo się przewrócimy! No już proszę cię, uciekam! Chowamy, chowamy i uciekam. Uwaga, uwaga, teraz tata robi Oliwii samolot. Ekstra! A, to jest motorówka, to ja nie wiedziałam. Motorówka. Idziemy na fontannę. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja będę pierwsza. Dobra, nie mam szans. Teraz będzie się działo. Oliwia zostanie bokserem. Właśnie tata wrzucił pieniążka nie i wrzuci. Zobaczymy, jaką masz moc. Nie wrzuci. Jeszcze nie wrzucił? Nie, bo to tak i wyleciało. Ojejku. No to poczekaj, tata wyjmie drugiego pieniążka, może wtedy się uda. Misiu, ale to jest dla ciebie za wysoko! Tata podsadzisz mnie. Dobrze, tata podsadzi Oliwię. Mocno! Jeszcze mocniej! Jaki mamy wynik? 145! Teraz tata. To duże czy mało? Może teraz tata walnąć? Dobra, to teraz tata nasz. Uwaga, uwaga, odsuniemy się. Wow! To było coś! Ale zawiesiło się. Nie pokazuje ile? No nie pokazuje. A dlaczego? Bo jedna grubo. Aha, dobra, już wiem. Ale jestem już głodna, nie mogę się doczekać mojej zapiekanki. Oliwia też sobie coś zamówiła, jeszcze nie wiem co, bo to jest tajemnica. Wiesz co? Nie wiem co. Zapiekankę? To nie wiem co. Kompletnie nie mam pojęcia, co to może być. Co ja zawsze biorę? Jak gdzieś jedziemy, to zawsze bierzesz naleśniki. Czasami bierzesz naleśniki. Ale nie chodzi mi o... O nie, dobra. Moje zamówienie. Ja już wiem, co to jest. Frytki. Kochani, jesteśmy w domku, mamy kolejny dzień. Teraz wyruszamy na spacerek, idziemy odebrać paczkę z paczkomatu, która już na nas teraz tam czeka. Ja założyłam torebkę, Oliwia już ma na sobie buty i coś chciałaś pokazać naszym widzom? Ja narysowałam dwa rysunki. Jeden to jest taki miś,
a drugi to są smerfy. Przepiękne ci wyszły te obrazki i co najważniejsze, w końcu nie ma na nich pusinów, jeee! Bo od jakichś 2-3 tygodni to Oliwia malowała tylko pusiny i nic więcej. Czy już jesteś gotowa, żeby wyruszyć w drogę? Tak! Ja też jestem gotowa, więc lecimy! Zobacz, jaka ładna paczuszka! Czy to jest jednorożec? No chyba. Przesłodki, prześliczny. A przed chwilą wjechałyby w nas 2 rowery. Także dobrze, chyba że... 3. Albo nawet i 3. Także 6. Słuchajcie, trzeba uważać, jak się idzie nawet chodnikiem, żeby nic się nie stało. Bo jakby taki rower w nas wjechał, oj, to by było niedobrze. Idziemy do sklepu? Nie, nie, do domku idziemy. Po co ty chcesz iść do sklepu? No to chodź. Dzień dobry. Tylko, że ja nawet nie mam żadnej torby. Co ty byś chciała, lody? W sumie jest bardzo gorąco i chyba zaraz będzie burza. Oliwia jeszcze chciała pojechać nad rzekę dzisiaj wieczorkiem, no ale coś czuję, że będzie ulewa i nam nic z tego nie wyjdzie, bo już są takie ciemne chmury. No dobrze, to wybierz sobie coś i idziemy zapłacić do kasy. Mamy problemy techniczne, bo zepsuł nam się statyw, musimy sobie kupić nowy. Mam nadzieję, że będzie nas dobrze widać. Bierzemy się za rozpakowywanie tej cudownej paczuszki, a jeżeli wy, drodzy widzowie, macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha i taką paczkę specjalnie dla was pokażemy na odcinku. Oliwia wyjmuje pierwsze rzeczy, a ja tylko chciałam pokazać, że jak odkleiłam tą kopertę, to tutaj jest napisane pokoloruj. I super, bo Oliwia lubi malować. Pierwsza rzecz, jaką otwieramy, to jest coś zaklejonego przez naklejkę. Ja, pusin, pokoloruj! Ja cię, ale ta osoba, co ci wysłała tą paczkę, pięknie maluje, zobacz. Biały balonik. Balonik! Super! Ale tutaj dużo rysunków, ja już widzę. Słuchajcie, my tu wszystko musimy otworzyć. To jest taka piękna minka, nie chcę tak naklejka rozerwać. Staram się zrobić to ładnie. Tutaj też jest pokoloru i również są pusinki. Naklejka. Pokaż do kamery. Tu jest taka wersja pusina. Chyba ta dziewczynka, albo chłopczyk, bo jeszcze nie wiemy, kto nam to przesłał. Chyba lubi pusiny tak jak ty. Co tutaj się kryje? Miau, miau. Tak jest napisane. Znowu pusin, który śpi. Oliwia otworzyła syreno pusina. No nie wierzę, jakie to jest ładne. I tutaj jest. Cześć Oliwio, nazywam się Kaja, bardzo lubię cię oglądać. Kolejna naklejka. I takie są naklejeczki. Naprawdę? A może to są tatuaże? Nie, to są naklejki. Na pewno się przydadzą. Ale jest tych rysunków dużo. Ja mam jeszcze takiego. Jejku! Pokaż. Ja w to nie wierzę. Śliczny jest ten pusin. I ostatni jest taki. A czy te widzieli nasi widzowie naklejeczki? To jeszcze mamy takie przezabawne. No dobrze, czyli wiemy, że to jest od Kai. Koniecznie napisz nam, kochana, w komentarzu, skąd jesteś i ile masz lat. Przepięknie malujesz. Serdecznie ci dziękujemy za tą paczuszkę. Sprawiła nam ona ogromną radość. To my ci, kochana, buziaczki przesyłamy. Oczywiście ciebie pozdrawiamy. A co do pozdrowień, to mamy ich bardzo dużo dzisiaj, więc już może zacznę czytać, kogo pozdrowimy. Pierwsza osoba to jest Karolinka, czyli masz takie imię jak ja. Ta dziewczynka ma 8 lat i mieszka na Wąsach. Nie wiem, gdzie to jest, sprawdzimy na mapie. Buziaczki lecą do ciebie, a jeszcze do twoich 2 młodszych braci. Ale bym to pominęła. Pozdrawiamy Wiktorię Sobczak. Ta dziewczynka ma 8 lat, ogląda nas od samego początku. I jeszcze pozdrawiamy też twoją mamę. Buziaczki. Pozdrawiamy Martę Zduńczyk. Lenę Włodarczyk, która ma 11 lat. Martynkę, która ma 6 lat i ostatnio napisała do nas na Instagramie taką wiadomość, że bardzo poleca nam obejrzeć tą bajkę Mała Syrenka, więc może jednak się skusimy. I ta dziewczynka napisała, że ta bajka wcale nie jest straszna, też się jej trochę bała, ale ostatecznie później było super. Także dziękujemy ci, Martynko, za polecenie. No co ty nie? Nie chcesz? A jakbyśmy tak spróbowały tylko obejrzeć tą bajkę? Jak ci się nie będzie podobało, to po prostu ją wyłączymy.
damy Ci znać, Martynko, czy w końcu się udało zobaczyć nam tą bajkę, czy też nie. Pozdrawiamy Adusię, która ma 9 lat i jest szkolna. Pozdrowionka lecą do Marceliny Lewicki i napisała do nas konta Urszula Lewicka 8431. Pozdrawiamy Karinę Kukla, mieszka w Słowie, 8 lat ma ta dziewczynka, buziaczek. Pozdrawiamy Annę Sadowską 4010. Pozdrowionka dla Hani, która napisała z konta Ada 95929. Pozdrawiamy Tosię 7850. Wiktorię File plus jej koleżankę Agatę Kucie z Krakowa. Dziewczynki, do Was lecą buziolki. Pozdrawiamy Wiki, która napisała do nas konta Maciej Ratajczyk. Pozdrawiamy Weronikę Szabo, mieszka w Niemczech, ma 8 lat. Ale fajnie, że oglądasz nas, ale do Niemczech jest daleko. Wow, super, że oglądają nas nie tylko osoby z Polski. Pozdrawiamy Anna Wojteczka 338, Milena Morawa 9048, Agata plus jej koleżanka Wiktoria. Te dziewczyny mają 9 lat i napisały do nas konta Anna Paluchowska 3101. Do Was również lecą buziaczki. Pozdrawiamy Wiktorię, a nie, przepraszam. Tak, pozdrawiamy Wiktorię i jej psa, który się nazywa Neira, i Twoją przyjaciółkę Annę Paluchowską. Pozdrawiamy Emilkę, 10 lat, plus Anię, która w październiku skończy 8 lat. Pozdrawianka lecą również do Wiktorii Jagodowskiej. Lubi nas oglądać, mega nas to cieszy. Pozdrawiamy Gabrysię, ma 4 lata i napisała do nas z konta MR Kocoj. Ostatnie pozdrowionka, jakie ja bym chciała osobiście od siebie przekazać, lecą do dziewczyny, która często do nas pisze komentarze. I nie wiemy, jak masz na imię, ale napisałaś do nas z konta Izabela Szramowska-Hoffman. I napisałaś do nas taki komentarz, że określiłaś nas jako oliweczki. Bardzo nam się to spodobało. Oliweczki, podoba Ci się? Super! Ja bym nie wpadła na taki pomysł. Bardzo nam się podoba to określenie, także za to wysyłam Ci buziaczki. I to już byłyby wszystkie pozdrowienia. Na dzisiaj było ich naprawdę sporo. My już kończymy ten odcinek, idziemy na plac zabaw, póki jeszcze nie pada. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa! Całusy 102!